Dobro, gaming grupy GSF i zapraszam na odcinek z Farminga 19. No to cóż, dzisiaj menu żniwa. Wybrałem w tym modu fajną mapę, Sosnówka. Taka jak w 17. Oczywiście to jest seria pierwsza na mapie Ravenport. Była na mapie Ravenport, dopóki nie usunąłem tego save'a przez przypadek. A teraz mam nielimitowaną liczbę kasy, więc jest taka podróbka trochę. Dobra, będziemy dzisiaj kocić na polu numer 23 pszenicę i skultywujemy ją od razu. Czemu nie mam krów? Będę miał krowę. Znaczy no, tu się nic nie dzieje oprócz kultywacji siewu i... Nie wiem, czemu mi się tutaj nic nie dzieje. No. Nie wiem, ja sam muszę... Ja już wam zaraz puszczę, co ja tutaj robię w tej grze. To wam zaraz puszczę, ja tam w serii pierwszej to mało robiłem, bo ja kasy za mało miałem. A tutaj to teraz zobaczycie. Cyk, cyk. A, rozłożyć. Dobra. To jest Rosselmasz z 17, którego można pobrać. Link w opisie. Rosselmasz Torum 770. To jest większe pole. No, laguje się trochę ta mapa. Ale jest ekstra. No. Dobra. Jezu. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Śmijaki straszne. Nie chcę się przełączać na kamerę tą drugą. No, bo... Chcę jakoś sobie tak poznać żniwa. I że tutaj w środku w online oczywiście na to bym się nie zgodził w Leksjonie. Ale tutaj jak najbardziej mały header. Bardzo fajnie. Fajny kombajn. Kombajn marki Rosselmasz. Co ja dzisiaj tak te mijaki robię? Dobra. Oczywiście na tym polu zaraz zatrudnię pomocnika. Dobra, a my przejdziemy do innej roboty. Tutaj gościu sobie jedzie. Bardzo dobrze. A my wsiadamy do tego Namira. To jest nieoficjalny, to jest taka paka modów. Paka John Deere'ów. Nie podlinkuję wam jej w opisie, bo to było na Muthubie. Na Muthubie growym. Nie ze strony, tylko... No, poszukam tego. John Deere's pack, czy jakoś tak. Dobra, poszukam tego. Teraz szukamy maszyny do bal. Hehe. Nie, ja tam zostawiłem, dobra. Chyba, czekajcie. Tak, ja chyba tutaj zostawiałem. Jest, dobra. My się zajmiemy balowaniem. Taka nowość. Żeby nie było, że kolejne żniwa.
Znowu. Nie, nie, nie. Tutaj jest belofanko. Hehehehe. To on przestał robić robotę? Dobra. Składamy się. Tego Big Bailera. Dobra. Ładowaczek. Zrzucony? Tak szybko? I no. Oczywiście. To też jest z Farminga 17, ten Big Bailer. To jest mod. Oczywiście, że oficjalny. Dobra. Mi się lepiej tak o robi to. Dlatego, że jak ja tutaj tak patrzę, to ja widzę słomę, żeby najechać na tą słomę kołami chociaż. Jedzie pracownik. Ale jak to, ten pracownik będzie kończył, to jeszcze będą kury. Tak, zacznę hodowlę kur. Tylko muszę mieć pszenicę. Pszenica zaraz będzie. Dzisiaj dużo roboty. Nie wiem, czy nie kupić drugiego kombajnu. Nie kosić na dwa. Co? Czy my zaraz musimy do Tatry wsiadać? Naprawdę? Tutaj nic nie robiłem na tej mapie, tylko kupiłem i postawiłem wszędzie maszyny. Ale co? Co dwa grządki, no to pole jest trochę duże. Co on już stoi? Ma pełny zbiornik? On stoi chyba. Dobra, tu zaraz wsiadamy, tylko jeszcze to dokończę. Zu. Dobra, jedzie. Nie, on jeszcze tam jedzie spokojnie. O ja, zaraz on będzie zawracał. Oby to było przede mną jeszcze. O ja. Nie! Nie, weź! Dobra. Jedź se tam. Tam jest twoja robota. Jezu. Dobra. Dobra, wyłączamy w ogóle ciągnik. Jak widzicie, już tutaj mam wszystko prawie. Moja ulubiona ciężarówka. Tatra 6x6 Phoenix. Phoenix Phoenix. No nie mówię Phoenix. O, nic. Dobra. Dobra, wiem gdzie. Ja mam takie... Tutaj są te garaże. I ja tutaj mam wszystko. Siewniki, kultywatory. Nie wiem, wszystko do bawełny. No i tutaj też mam wszystko. I my podepniemy sobie tutaj... Fiegla tego... Dobra. No jedziemy na pole 23.
Nie będę parkował na słomie, bo ja tam będę zaraz. Kurde, ja nic jeszcze nie kupiłem do ścielenia. Tak, ja wszystko kupiłem. Niby. Nic nie kupiłem. Bo chciałem jeszcze zacząć hodowlę krów. Ale to kiedy indziej. Oczywiście, że przejadę pelarko. Ej, ja chyba będę robił coś śmiesznego. Nie no, dobra. Se kupię zapas. Dobra, ja sobie tutaj zostaję. Jadam do John Deere'a. Jak to się tą głośność? O ja mam 10%, a to jest aż takie głośne? Jezus Maria. Zu. Dobra. Już 11 minut odcinka? Coś ten zegar odcinkowy mnie oszukuje. Już co, zaraz będę mógł nastawić ten pomad? No, no. 10 na godzinę, bo będę jechał idealnie za kombajnem. Już się nastawiłem. To ja mogę teraz z wami gadać. A to mi samo będzie zbierało. Dobra, no i co? Musimy to trochę wyrównać. Idzie idealnie. No i to jest fajne bardzo. Ale oczywiście do zbierania nie będziemy zbierać w nietypowy sposób. Będziemy zbierać bardzo w nietypowy sposób. Bo wzięłem maszynę marki Kogel. Nie wiem, czy ją w ogóle znacie. Ja zawracanie. Zo. Musisz cofać? Musisz? Weź. To ja na niego czekam. Zacznij mi jeszcze na środku polać. Szykuje się seria druga. Tak, szykuje się seria druga. Co ja robię? Co ja robię? Dobra, na razie szybko trochę się przyspieszę. Oczywiście teraz już będę zwalniał. 10 na godzinę. Zerknij na to, jak ja jestem blisko tego kombajnu. Ja. Czemu ja sobie gram z oknem pomocy? Ja jestem początkujący w farminga. I zawsze będę początkujący. No dobra, robię trochę zaawansowane rzeczy.
fajnie, bo jak wchodzimy do menu, to... No i tutaj są podstawy. Rolnictwa niby. Co on tutaj zaczął mnie skręcać? No i tutaj plony, oranie, sianie. A my właśnie robimy wiedzę zaawansowaną. No. Yeah. Fajnie. Kamy przedmiotu to. Fajnie, ej. Czy on ma naprawdę już prawie pełny zbiornik? Może nie wiem. A ile on pomieści, to zaraz sprawdzę na figlu. Nie, on się mi zatrzymał, łe. Mam nadzieję, że w farmingu 21. Bo oczywiście na niego oczekuję, jak inni fani. Jestem i fanem... O! Przedobrzyłem. Dobra. Teraz mnie nawet nie słuchajcie. Przepraszam, ale się wkurzałem na tego pracownika. I zrobiłem nie pauzę, tylko wycisz mikrofon. Mam taką opcję w mojej nagrywaleczce. Jaką nagrywarką nagrywam? Może... To jasne, że Xboxem, Game Barem, a czym innym. O! Proszę! Ma pełny zbiór. Ej, to dużo! To dużo on pomieści. Roster match. Ile też pół pola? Nie. Troszeczkę mniej. Jeszcze ze trzy będą takie. Dobra. Później sobie powelujemy. Bo już chcę kończyć za chwilę odcinek. Więc. Pracownik będzie sobie jechał. John Deere'a tu zostawię. Poza odcinkiem zbeluję. Gdzieś postawię na gospodarstwie. A teraz idziemy do kurnika. Tutaj się nie da niczym zasłonić. Nie. Dobra. Gdzie jest kurnik? Bo ja go gdzieś postawiałem. Jest tu. Dobra. No i tutaj są moje krówki. Aha, z tego podstawowego, już wam mówię. Z tego podstawowego, gdzie ma pastwiska dla krów, zrobiłem sobie garaż. Więc ja tam nawet nigdy do serii pierwszej nie będę miał krów. Dobra. Okej. Dobra. Co, idziemy kupić kury. Dobra.
Oczywiście kupimy ich 300, żeby nie było. Nie, dobra, trochę mniej. 50 za rozdział. 50 za rozdział, czekajcie. Tu? Tu. Dobra. Kurczaczki. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
50. Już mamy je w ikonce. 51. No dobra, mi. O jedną kurę za dużo. Inną kurę za dużo wcisnąłem. Dobra, jeszcze brązowe i koguty. Czy już brązowego wziąłem, czy nie? Czekajcie. Nie, czarne wszystkie. Jest brązowy. Kurczak czarny. Brązowe już są dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, tak sobie poklikam. Dobra, niech będzie te 3000. Nie wiem, ile ich będzie tam. Dobra, już niech będzie. Dobra, 48. Żeby nie było. 2. 3. No dobra, to już tak nie będzie. Straszliwie tych kur dużo. Okej, no i tutaj jeszcze wsypujemy im pszenicę. A no tak. Ile one tam mają? 9000? Oho, panie. Dobra, no to w tym odcinku też będzie wszystko. Dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, cześć.